Kochani, dzisiaj chciałabym zaprzyjaźnić Was z trzema cudownymi, wspaniałymi, o ogromnej mocy owocami pochodzącymi z Indii. Pierwszy ma najwięcej niemalże antyoksydantów ze wszystkich roślin. Drugi nazywany jest pogrącą chorób, a trzeci jest świętym owocem Indii. Mowa tu o amalaki, bibitaki i haritaki. Cudowna, fenomenalna mieszanka trzech rewelacyjnych skarbów pochodzących z Indii. Dlaczego o nich dzisiaj mówię? Ponieważ jest to w 100% naturalny preparat, który wiąże w sobie trzy cudowne właściwości każdego z tych owoców. Kiedy stosujemy tripalę i po co ona nam jest potrzebna? Tripala generalnie wpływa na poprawę funkcjonowania tak naprawdę całego naszego organizmu, ale najlepiej oddziaływuje na nasze jelita. Nie zapominajmy, że jelita to jest to miejsce w naszym organizmie, gdzie przebiegają procesy trawienia, przyswajania, oczyszczania. Od jelit zależy także prawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy, a także układ nerwowy. Dlatego też często jelita nazywane są naszym drugim mózgiem. Niestety, jak sobie spojrzycie w statystyki, rak jelita grubego cały czas dziesiątkuje coraz młodszych ludzi. Zaczyna być nawet taką, jakbym powiedziała, chorobą cywilizacyjną. Z czego to wynika? Ze złego sposobu odżywiania oraz ze źle funkcjonujących jelit. Nasze jelita nie mają z nami lekko. Ajurweda mówi o tym, że to, co klei się w naszej buzi, będzie się także kleiło w jelitach. Czyli wielkie, słodkie buły, białe chleby, jakieś kluchy oraz tłuste sery, to wszystko wpływa negatywnie na funkcjonowanie jelit. Ale nie tylko. Moi drodzy, nie zapominajmy o mięsie, którego szczątki potrafią zalegać bardzo długo w jelitach, fermentować, powodować stany zapalne i uruchamiać procesy gnilne, z których to toksyny przedostają się przez nieszczelne błony jelit do naszego organizmu. Tripala wpływa na poprawę perystaltyki jelit, na to, żeby wyrzucić te toksyny z naszego organizmu, ale jest także jak naturalny plaster. Otóż usuwa i zalecza mikroubytki, mikrouszkodzenia naszych jelit, dzięki czemu powstałe w wyniku trawienia, oraz procesów trawiennych substancje szkodliwe dla naszego organizmu nie mają możliwości przedostać się do naszego organizmu i go zatruwać. Tripala jest zalecana dla wszystkich tych osób, które chcą wspomóc swój układ trawienny, które chcą ulżyć i pomóc swoim jelitom. Tak naprawdę myślę, że większość dorosłej populacji powinna spojrzeć przyjaznym okiem na tripalę przynajmniej raz w roku. Dlaczego? Otóż tripala nie tylko wspomaga w piękny sposób układ trawienny, pośrednio układ nerwowy, wspomaga pracę wątroby, serca, wpływa także świetnie na naszą skórę. Tripala zawiera bardzo dużo antyoksydantów, stanowiąc świetną prewencję antynowotworową, ale także w świetny sposób wspomaga detoksykację naszego organizmu. Jest to szalenie istotne dla osób, które stosują używki. Mam na myśli tutaj nikotynę oraz alkohol, ale nie tylko. Także dla osób, które są zestresowane i mają do czynienia ze stresem oksydacyjnym na co dzień. Czasy są szalenie stresujące dla nas wszystkich. Niektórzy starają się uśpić stres alkoholem, a innych
po prostu zżerają nerwy. I jest to właśnie preparat dla tych wszystkich osób. Jest to preparat dla osób po chorobie, czyli jest doskonałym preparatem w dobie pandemii. Dlatego o nim dzisiaj mówię, ponieważ on wspomaga i stymuluje i poprawia funkcjonowanie całego naszego organizmu. Jest to cudowna moc zaklęta w owocach. W dodatku połączenie tych trzech owoców, moi kochani, jest to cudowne rozwiązanie, ponieważ każdy z tych owoców ma świetne działanie oraz wspaniały wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu, ale to połączenie powoduje, że jeden owoc uzupełnia i podbija jeszcze działanie tego drugiego. I teraz amalaki. Amalaki pierwszy z owoców, jest to inaczej agrest indyjski. Jest on bardzo kwaśny i przypomina wyglądem nasze rodzime mirabelki. Dlaczego jest taki kwaśny? Ponieważ zawiera bardzo dużo witaminy C, antyoksydantów i polifenoli. Witamina C, antyoksydanty i polifenole, jest to prześwietna broń, ale także prewencja antynowotworowa, ale także wspomaga usuwać wolne rodniki z naszego organizmu. Mam nadzieję, że wiecie o tym, że wolne rodniki wpływają bezpośrednio na procesy starzenia się skóry, serca oraz mózgu. W 2008 roku japońscy naukowcy z Uniwersytetu w Tohoku postanowili zbadać flagowe superfoods pod kątem usuwania wolnych rodników z organizmu. Wyobraźcie sobie, że przebadali 1000 ekstraktów roślinnych i tylko 4 z nich wykazywały się turbo właściwościami takimi antyoksydacyjnymi dla naszego organizmu. Wśród nich była właśnie amalaki. Warto wspomnieć o tym, że oprócz prewencji antynowotworowej, oprócz usuwania wolnych rodników, amalaki ma także wpływ właśnie na naszą piękną skórę, podkręca układ odpornościowy, dzięki czemu będzie mniej przeziębień, będzie mniej infekcji układu moczowego, ale także wzmocni serce. Więc jest to po prostu czyste dobro zaklęte w tym wspaniałym, małym, kwaśnym i niepozornym owocku. Bibitaki. Bibitaki jest to mały owoc, który dziko rośnie w Indiach oraz na Sri Lance. I jest on bardzo gorzki. Gorycz tego owocu wynika z jego składników oraz właściwości. Właściwości te są przeciwgrzybicze, przeciwzapalne oraz oczyszczające. Ponadto bibitaki w świetny sposób wspomaga oczyszczanie, ale także funkcjonowanie i regenerację wątroby. Także zobaczcie, kwaśna amalaki usuwa wolne rodniki, a gorzka bibitaki usuwa toksyny z organizmu. Pięknie one się uzupełniają. Trzecim owocem, ale nie, poczekajcie, wrócę jeszcze do jednej kwestii. Bibitaki została przebadana w 2012 roku przez naukowców na Uniwersytecie w Hyderabadzie. I badania naukowe jasno dowiodły, że 10 tygodni stosowania Tripali wyraźnie wspomaga ograniczanie tkanki tłuszczowej u osób otyłych. Czyli jest to naturalny składnik, który pomaga w walce z tą chorobą. Naturalna dobroć matki natury. Co jeszcze? Chciałam powiedzieć jeszcze właśnie o haritaki. Haritaki, moi drodzy, jest to roślina, która na surowo, owocek, który na surowo przypomina gruszkę. Natomiast po wysuszeniu wygląda jak ziarna kakaowca. Jest bardzo dzielnym owocem i potrafi rosnąć i owocować nawet na 1500 metrach. Rośnie w Indiach. Uważany jest w
medycynie tybetańskiej za cud natury. I faktycznie, tam kocha się tę całą roślinę. Czyli korzenie, wyobraźcie sobie, wzmacniają kości. Łodygi regenerują i wspierają mięśnie. Kora w genialny sposób wpływa na naszą skórę, a wywar z gałęzi potrafi wspierać nasze drogi oddechowe. A owoce, no właśnie, a owoce poprawiają funkcjonowanie wszystkich organów w naszym organizmie, a szczególnie serca. W ajurwedzie owoce te są uważane za święte owoce Boga Shivy, które usuwają wszelkie możliwe choroby. Dlaczego mówię o Tripali? Dlatego, że jest to w 100% cudowny, naturalny preparat, który pomoże w funkcjonowaniu Twojego organizmu. Zalecam Wam stosowanie Tripali. Jest ona dostępna w postaci herbatki, możecie sobie ją pić, natomiast nie będzie to takie działanie silnie oksydacyjne. Ono będzie takie wspomagające Wasz organizm. Jest też Tripala dostępna w zamkniętych plastikowych kapsułkach. Tej formy Wam nie polecam, ponieważ coraz częściej mówi się o tym, że te kapsułki nie są obojętne dla naszego zdrowia. Wybierajcie preparaty, które są formą sprasowanych, skondensowanych ziół, tych owoców, przepraszam, które można spożywać bez dodatkowego łykania plastiku. Tripale należy spożywać między posiłkami. Na ogół zależy, jaki preparat wybierzecie. Na ogół są to 2 tabletki dziennie. Około 500 mg wyciągu z tych owoców. Wpływa na detoksykację, oczyszczanie naszego organizmu oraz wspiera funkcjonowanie wszystkich naszych organów. Także w dobie pandemii dbamy o zdrowie, wspieramy nasze organy, wspieramy nasze organizmy, piękną skórę, wątrobę, serducho, samopoczucie i układ odpornościowy. I tego Wam życzę z całego serca. Bądźmy zdrowi, bądźmy szczęśliwi i bądźmy uśmiechnięci. Lajkujcie nasze filmiki, piszcie komentarze, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, czego się spodziewacie po naszym kanale. Subskrybujcie i zahaczcie o dzwoneczek. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy wykład i zapraszam do kolejnych odcinków.